Także już obudź się, Polsko ma. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Bóg zapłać pielgrzymom zgromadzonym w kaplicy i tutaj z nami w studiu. A ja również dziękuję za gościnę w Państwa domach, za to, że tak licznie dzisiaj mogliśmy w Państwa domach gościć. Żegnam się już w imieniu Katarzyny, która realizowała nasz program. Także w imieniu swoim bratu Łukaszowi dziękuję za współpracę. Minęła 13. Tu Radio Maryja, serwis informacyjny. Przedstawią Państwu siostra Grażyna i Piotr. Musimy zmusić brytyjskie władze do większej ochrony Polaków na wyspach, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Leszek Pietrzak. W ostatnim czasie w miejscowości Karlą doszło do 2 ataków na Polaków. W wyniku pobicia jeden z naszych rodaków zmarł. Policja sprawdza, czy ataki były motywowane nienawiścią na tle narodowościowym. Zdaniem Leszka Pietrzaka podobne incydenty mogą się powtórzyć i należy się na to przygotować. My musimy dołożyć wszelkich starań, aby zmusić brytyjskie władze, żeby akurat polska mniejszość została po tych wydarzeniach objęta bardziej skrupulatną ochroną, żeby w tych miastach, gdzie są większe zwarte skupiska Polaków, żeby było więcej policjantów, żeby te patrole były częstsze, no i żeby ci Polacy, którzy tam mieszkają, mieli większe poczucie bezpieczeństwa. Wczoraj doszło do spotkania władz Policji Hrabstwa Essex i przedstawicieli Polskiej Komendy Głównej Policji. W efekcie rozmów polska policja wyśle do Harlow funkcjonariusza, który będzie wspierał Brytyjczyków w patrolowaniu miasta. Policjant będzie przebywał w Wielkiej Brytanii przez tydzień. Na początku tygodnia do Wielkiej Brytanii udali się też szefowie polskiej dyplomacji oraz MSWiA. Przypomnieliśmy, że Polacy zasługują na ochronę, mówili po rozmowach ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami. Możliwe, że już w listopadzie Komisja Europejska uruchomi nowe środki wsparcia w związku z afrykańskim pomorem świń. Unijny komisarz do spraw zdrowia, Vytenis Andriukaitis, ocenił, że stanie się tak, jeżeli w październiku w ramach wspólnego spotkania m.in. ministrów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii dojdzie do uzgodnień w związku z ASF.
Zaznaczył, że możliwe środki mogą dotyczyć różnych obszarów, łowiectwa, pobierania próbek laboratoriów, dezynfekcji czy płacenia tym, którzy zdecydowali się na ubój zwierząt. Niedawno z unijnym komisarzem do spraw zdrowia spotkała się delegacja polskiego Ministerstwa Rolnictwa. Wiceszef tego resortu Jacek Bogucki zwrócił uwagę na antenie telewizji Trwam, że to spotkanie przyniosło konkretne efekty. Mamy już wstępne uzgodnienia co do pomocy. Z jednej strony na ograniczanie choroby, na walkę z chorobą, a więc zwiększanie odstrzału dzików, bioasekurację gospodarstw, wydzielenie tych gospodarstw w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, a z drugiej strony wsparcie dla gospodarstw, które chciałyby zrezygnować, szczególnie tych mniejszych, na pewien przynajmniej czas z hodowli trzody chlewnej, poprzez rekompensatę, taką, która zapewni dochód porównywalny do tego, który można osiągnąć z hodowli, po to, żebyśmy po prostu ograniczyli ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby na tych terenach, których choroba dotyczy, żeby reszta Polski mogła nadal produkować. Afrykański pomór świń pojawił się w Polsce w połowie lutego 2014 roku. Dotychczas w Polsce wykryto 19 ognisk ASF, głównie w województwie podlaskim. W Szwecji podnoszą się postulaty zablokowania gazociągu Nord Stream 2. Europoseł Gunnar Hökmark z Europejskiej Partii Ludowej ocenił, że na łamach prasy, że rząd w Sztokholmie musi powiedzieć nie tej kontrowersyjnej inwestycji. Szwedzki europoseł wskazuje, że Nord Stream 2 zagraża rozwojowi rynku gazu w Europie. Zaznacza też, że premier Szwecji ma wielką szansę zadziałać, aby Nord Stream 2 nie powstał. Europoseł Karol Karski zwraca uwagę, że w celu powstrzymania Nord Stream 2 należy działać wspólnie. Kluczem do rozwiązania problemu jest właśnie podejmowanie wspólnych, skoordynowanych działań na forum Unii Europejskiej. I nie podejmowanie żadnych działań, które są działaniami wymierzonymi w Unię Europejską jako całość. Niestety Niemcy mają taką tendencję, że chcieliby nie konstruować wokół tego, co jest dla nich korzystne nawet wtedy, kiedy dzieje się to z ewidentną szkodą dla innych. I szkoda, że po tej stronie nie ma jakiejś głębszej refleksji. Jutro w szwedzkim parlamencie ma się odbyć debata na temat Nord Stream 2. Nord Stream 2 to projekt nowej dwunitkowej magistrali gazowej o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Polska sprzeciwia się temu projektowi, podobnie jak kraje bałtyckie i Ukraina. Szef MSW Austrii Wolfgang Sobotka oświadczył, że jeżeli Węgry nie przyjmą z powrotem tych odsyłanych migrantów, którzy przekroczyli ich wspólną granicę, Austria pozwie ten kraj do sądu. Wiedeń wielokrotnie oskarżał Budapeszt o pozwalanie migrantom, by wkraczali na terytorium Austrii, mimo że na mocy porozumień z Dublina ubiegający się o azyl powinni zostać w pierwszym kraju, do którego dotrą. Z kolei Węgry utrzymują, że większość migrantów, którzy znaleźli się na ich terytorium, przybyło wcześniej do innych państw Unii, głównie do Włoch i Grecji. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy Polski do 26 stopni miejscami na południu i na południowym wschodzie. Ci Anglicy to oni są, bo tak, wojny nie przeżyli, tam niewiele tej wojny u nich było. Nawet u nas żartowała pani od geografii, mówi, że Anglicy powiedzieli, że gdyby Hitler do nich do drzwi zapukał, to oni by tam żadnego Hitlera nie wpuścili do środka. Jak oni nie mieli zielonego pojęcia, co to wojna. No, a faszyzm na terytorium może się zrobić, może. Skąd się to bierze, albo tych Arabów Merkel wpuściła? Skąd ona wiedziała, co to będzie widział? Skąd ona... A no właśnie. Początek rozmów inna kultura, o godzinie 18:15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21:30. Serdecznie zapraszamy. Co tu się będzie działo? Skąd ona wiedziała, ta Merkel? Co tu się będzie działo? Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Patrioty na finiszu. Jakie nowe uzbrojenie otrzyma polska armia? Ciekawe szczegóły w naszym dzienniku. Dziękczynienie w rodzinie. W naszym dzienniku fotoreportaż z sobotniego świętowania rodziny Radia Maryja w Toruniu.
Młodzi patrioci. Fundacja Nasza Przyszłość nagrodziła najlepszych uczestników konkursów literackich, graficznych i folklorystycznych. Podsumowanie znajdziemy w naszym dzienniku. Środy z historią. Polskie przedmurze. Od Chocimia do Wiednia. Opowieść o tym, jak gromiliśmy Turków. Chwyćcie za różaniec. W naszym dzienniku kolejne orędzie Anioła Stróża Polski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cypryjskich, tak. Uwaga, wszyscy zainteresowani bractwem świętego Jana Pawła II. Spotkanie sympatyków oraz zainteresowanych bractwem z Torunia i okolic odbędzie się w najbliższy piątek, 9 września. O godzinie 18 msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu, a następnie spotkanie. Zapraszamy każdego, kto pragnie poznawać postać największego z rodu Słowian i Polaków, świętego Jana Pawła II. Mądra, o pięknym duchu, to piękna przyszłość. Niezwykle ważna w kształtowaniu nas jest modlitwa. To na modlitwie sam Pan Bóg spotyka się z nami i nas formuje. To Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas. Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się. I kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. A no to właśnie jeśli Słowo Boże. No właśnie tu. Bożym Słowem. Masz Pismo Święte. Czym jest prawdziwy Bóg święty? Jest obecny w Najświętszym Sakramencie. No, pragniemy, by On był bardziej kochany, dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, do dawania im w prezencie tych nawiedzeń. Dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, samotny, czeka, byśmy Go odwiedzali i dziękując za Jego miłość, powiedzieli Mu o swej do Niego miłości. Po godzinie 13. Obudź się. Czyli same ciekawostki w radiu Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra.